Panie senatorze, zaszczycił pan swoją obecnością dzisiaj Choryniec, wielkie święto w Choryńcu. Czy takie święta są panu bliskie? No tak, bardzo bliskie. Jako prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej zawsze staram się być, bo to jest bardzo ważne. To są wydarzenia niesamowite dla tych działaczy, którzy działają przez wiele lat w danych klubach. To oni ich tworzyli, oni zakładali. No i dzisiaj, prawda, chcę im podziękować za ich właśnie tą wytrwałość, za ich właśnie to niejednokrotnie powoływanie tych dzieci, młodzieży do tego aktywnego sportu, żeby uprawiać tą piłkę nożną, która jest wspaniałą dyscypliną i dlatego bardzo się cieszymy. My gratulujemy takim klubom, też im dziękujemy za angażowanie w rozwój piłkarstwa na naszym terenie, terenie województwa. To jest naprawdę bardzo wyjątkowe, kiedy możemy im właśnie w ten sposób podziękować. Też przeznaczamy wobec tego różne odznaczenia, srebrne, złote odznaki tym działaczom, którzy przez wiele lat działali. Są to dla działaczy, dla piłkarzy, dla trenerów i dlatego to jest bardzo ważne i istotne, bo chodzi o to, żeby sport się rozwijał, żeby dzieci, młodzież miała bardzo możliwość kopania w piłkę, a z drugiej strony to trzeba ich odrywać od, w szczególności od tego komputera, bo to jest taki trochę zabijać czasu od tych telefonów, Facebooków i tak dalej. Więc w związku z tym mamy ogromną szansę, żeby tutaj właśnie można było poprzez sport ich właśnie zachęcać do tego aktywnego uprawiania tej kultury fizycznej i sportu. To jest bardzo ważne dla nas i istotne. Nie jest to na pewno jedyny przypadek uczestniczenia w tego typu uroczystości, w takich małych miejscowościach, wiejskich często, gdzie jednak brakuje tej młodzieży do uprawiania sportu, do takiego liczebnego, znaczy do konkretnej liczby uczestnictwa, prawda, w drużynach, więc bo skończą się wakacje, za chwilę odjadą i co wtedy? No, Podkarpacki Związek Piłki Nożnej to bardzo duży związek piłki nożnej, jest trzeci związek w Polsce, mamy prawie 700 klubów, no to naprawdę kilkadziesiąt tysięcy piłkarzy, piłkarek, to naprawdę jest jak gdyby jeśli chodzi o ilość bardzo dużo, natomiast czekamy ciągle na ekstraklasę, żeby do nas zawitała na Podkarpaciu, natomiast jeśli chodzi o liczebność w poszczególnych klubach, dzieciaków naprawdę jest coraz więcej, bo wiecie Państwo, no Panie Redaktor, powstała jak gdyby w różnych miejscowościach szkoła mistrzostwa sportowego, tych szkół jest coraz więcej i w związku z tym tam dzieci się gardzą bardzo mocno, młodzież i to coraz lepiej nam wychodzi wszystko, te szkolenia są, trenerzy podnoszą swoje kwalifikacje na różnych kursach, kursy organizujemy jako Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, naprawdę my się z tego bardzo cieszymy, że tak wielu wspaniałych trenerów mamy, którzy właśnie pięknie trenują tą naszą młodzież, a młodzież się gardzi do sportu, do piłki nożnej w szczególności, bo chcą brać przykład z Roberta Lewandowskiego, z Kuby Baszukowskiego, z Krzyśka Piątka w tej chwili i tak dalej, naprawdę mamy też wspaniałych zawodników, którzy grają w różnych klubach światowych. I to też jak gdyby mobilizuje to naszą młodzież, tych naszych najmłodszych na boiskach piłkarskich. Także to jest wszystko ważne. Pan jako, że tak brzydko powiem, stary sportowiec, działacz, osoba najważniejsza w tej chwili, prawda, tutaj na tym terenie w Polskim Związku Piłki Nożnej. Jak pan ocenia właśnie te małe dzieciaczki, które tam kopią? One kopią w akademiach, w futbol akademii, prawda? A jak pan sądzi, one będą za chwilę kopać w klubach? Ja myślę, pani redaktor, bo tak, rodziców, prawda? Duże, to prawda, ale ja muszę pani powiedzieć taką rzecz, że my dzisiaj, jako Polski Związek Piłki Nożnej, zarząd, czy Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, my nie wiemy, ani z trenerami łącznie wspólnie, gdzie następny będzie odkrywca, taki naprawdę wspaniały piłkarz, gdzie będzie następca Roberta Lewandowskiego, czy tych innych wspaniałych piłkarzy. My nie wiemy, tego nikt na dzień dzisiejszy nie wie i być może nawet tutaj za nami z tyłu, któryś z nich w tej chwili kopie, biega i my się jak gdyby do tego też przyczyniamy niejednokrotnie, żeby pomagać, żeby wspierać właśnie poprzez to szkolenie, o którym wcześniej mówiłem, poprzez organizację turniejów. No już niedługo będziemy za dwa tygodnie organizować widowisko, jakiego świat jeszcze nie widział, piłkarski w naszym województwie, bo będziemy podejmować reprezentację Portugalii. Mecz Polska-Portugalia 9 września na Stadionie Miejskim w Rzeszowie o godzinie 15. To jest poniedziałek. No i tutaj nie ukrywam, że bardzo ogromne zainteresowanie. Strasznie dużo mamy tutaj chętnych i my jako zarząd podjęliśmy decyzję, że bilety będą nieodpłatne i w związku z tym jest tym bardziej jeszcze większe zainteresowanie, bo wiadomo, to ogromna radość dla dzieci i tak dalej. Takiego widowiska, żebyśmy jeszcze nie mieli, żeby Portugalia była w Rzeszowie i grała kiedykolwiek, to pierwsze takie wyjątkowe wydarzenie dla nas, dlatego my wszystko robimy, żeby podnosić poprzeczkę, UEFA nam zaufała, Polski Związek Piłki nam zaufał, robimy to dobrze, coraz więcej tych sukcesów mamy i dlatego też potrafimy organizować takie imprezy na światowym, bym powiedział, poziomie, bo to naprawdę jest mecz międzypaństwowy w ramach turnieju ośmiu narodów, dlatego
dlatego tych dzieciaków dzisiaj też zaproszę, żeby przyjechali. Tutaj bilety przeznaczy również dla klubu piłkarskiego, dla tych małych i większych chłopców. Niech sobie przyjadą wszyscy, a dość duże mamy zaplecze w biletach, bo tam stadion mieści ponad 12 tysięcy. I w związku z tym dla takich wspaniałych klubów jak tu w Chorlińcu, myślę, że na pewno z bogatą historią, zresztą też klub i tak dalej. Dlatego myślę, że na pewno ich też zaproszę i na pewno będą, przyjadą. Dlatego też klubowi chciałem dzisiaj podziękować, bo też mamy specjalną paterę z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Proszę bardzo, taka wyjątkowa, jak gdyby, prawda, na ręce tutaj pana prezesa złożę. I tak właśnie przeznaczamy, chcemy dziękować tym działaczom za ich działalność, za ich troskę o rozwój piłkarstwa na terenie naszego województwa. Dlatego stąd moja obecność i zawsze będziemy wspierać taką piękną działalność sportową. Na pewno pana obecność jest wielką radością, ale dla mnie, dla laika, jeżeli chodzi o piłkę nożną, dla tych ludzi, którzy siedzą za nami i tutaj, na pewno nasunęłoby się pytanie, czy Polski Związek Piłki Nożnej finansowo wspiera te drużyny? Tak, no bardzo mocno. Mnóstwo tych turniejów robimy, dofinansujemy właśnie te rozgrywki na różnych szczeblach powiatowych, z podwórka na stadion, przede wszystkim też Puchar Tymbarku. No mamy jak gdyby tutaj mistrzów na Podkarpaciu, bo to i Beniaminy Krosno, Akademia Młodych Orłów z Rzeszowa, no wspaniałe drużyny, no, zdobyły Mistrzostwo Polski, także my cieszymy się z tego powodu, bo to pokazuje, że mamy wspaniałą, uzdolnioną młodzież, utalentowaną. Ale ja taki przykład dam jeszcze jeden, kiedy mieliśmy 2 lata temu turniej górskiego w Rzeszowie, zajmujemy 3 miejsce, wygrywamy z Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej o 3 miejsce, okazuje się tam 7 reprezentantów Polski, kraju naszego, no ale później po tym meczu, no okazuje się, że ci właśnie piłkarze są zabierani do ekstraklasowych klubów i tam po prostu, no bo u nas, jak wspomniałem wcześniej, brakuje nam tego ekstraklasowego klubu i robimy wszystko, żeby wspierać te nasze kluby, które właśnie mają szansę grania w ekstraklasie, czyli Stal Mielec. Już dzisiaj widzimy, też fajnie się rozwija Stal Rzeszów czy Rysowia Rzeszów. Myślimy, że tutaj też w niedługim czasie pewnie będą dobre sukcesy i miejmy nadzieję, trzymamy kciuki, że na pewno będą grać na szczeblu centralnym niebawem jeszcze wyżej. Panie senatorze, nieustanne pytanie, czy zagra pan kiedyś na boisku, czy tylko na otwarciach stadionu? Ja staram się zawsze tam rozegrać tą piłkę, wyjść na stadion, trochę pokopać, ale też staram się, bo nie robię tego na co dzień, żeby jakiej kontuzji nie doznać, a w szczególności teraz, kiedy jeszcze mamy trochę tego jeżdżenia po terenie i tak dalej, także no jest to, różnie to wygląda. Dużo klubów odwiedzamy, dużo staramy się, gdyby z nimi tutaj, prawda, no współpracować, a w szczególności z samorządami, bo też to, ta współpraca jest nasza szeroka, zakrojona i tak dalej, tak żeby tutaj są ogromne słowa uznania dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, bo oni włożą niejednokrotnie duże środki na to, aby mogły właśnie dzieci uprawiać tą dyscyplinę piłkę nożną. A że to jest dyscyplina narodowa, to każdy tą piłkę nożną kocha, także my też i w związku z tym bardzo się z tego powodu cieszymy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.